maniacymotocykli.pl. Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Siema wszystkim. Jedziemy do lasu samochodem na rowerze, a tak na poważnie to tutaj chciałbym wam pokazać Suzuki. Sprawdzaliśmy w niej luzy zaworowe, wszystko jest w normie, mam gdzieś tam spisane na karcie, nie pamiętam jakie już były, ale w każdym bądź razie jest git. Tak więc to jest bardzo duży plus, gdyż tylko czekam na oklinkę. Okleję plastiki składam, zamówiłem też koła Supermoto, po świętach mogę gość wysłać. Tak więc wszystko na razie idzie zgodnie z planem. No nie mogę się doczekać efektu końcowego i jak wyjadę tym sprzętem na streeta, żeby sobie właśnie pogibać na kole, spalić gumę i nagrać wam fajny film. A teraz wybieramy się do lasu, tylko że busem pojedziemy i tam Maciek już czeka i będziemy dzisiaj stuntować jego CBR-ku na jednym kole. Zobaczymy jak mi będzie szło, kiedyś miałem cebrę co prawda na habeku. Nie jeździłem już CBR-ką tak na poważnie. Na kole to nie wiem, już z 5 lat chyba. Tak więc jestem ciekaw jaki będzie teraz przeskok, bo jednak DRZ-u wiecie, no dla mnie się lightowo lata na kole fajnie i w ogóle, bo też ma tu dużo mocy, taki zapas w manecie, że nawet jak jakiś błąd popełnię, odkręcą tą manetę i ten przód się podnosi, a w CBR-ce jednak trzeba tutaj brać pod uwagę, że jest mniej mocy i będę musiał wyżej utrzymywać te przednie koło w powietrzu, żeby lecieć na tym lekko odkręconym gazie, wiecie o co chodzi, już kurtkę na moto narzuciłem, dobra, nie przedłużamy, lecimy do lasu i za chwilę się widzimy już tutaj, kurczę, z Maćkiem i CBR-ką. A i Maciek ogólnie nie chciał nagrywać ze mną odcinka i pokazywać w ogóle CBR-ki, bo wydech mu pieprznął, jest połamany, nie ma tam już do czego co spawać za bardzo, tak więc czekamy na wydech ten początkowy, co idzie od cylka, żeby po prostu złożyć to, bo na razie jest głośno i strasznie pierdzi, ale nagramy coś dla was, tak więc no, zapraszam was do oglądania. Kurde, ona teraz tak pracuje jak skuter taki bez wydechu, co kiedyś miałem, chiński, no. Tak więc trochę wyrozumiałości, ale jednak ten sprzęt nie ma lekko. Ej, 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 ładnie się uczy. Naprawdę robi progres, postępy są. No, tak więc trochę wyrozumiałości, ale ten sprzęt nie ma lekko, no i kurczę jeździ po rowach i skacze i kurczę na kole lata, tak więc wiecie, no. Ej, ja go nie przebiję chyba, ty. Dobrze jeździ, kurde. Śmiało może jechać na CZ-tę i szpanować już. Już długość CZ-ty przelatuje. Co prawda za szybko ciągle, no za nisko ma przednie koło, ale kurde, no naprawdę jest git. Jak nisko? Ty no, jest progres, jest naprawdę, progres. No. Kurde, ale daleko jest kiera, ty. Niby mały sprzęt, ale on jak odkręcił ją, to piździec, dobra. Ale pasuje mu CBR-ka. Co robi? Powietrza może trochę za dużo. Będę tak ogarniał, stojąco, dobra faza. Paliwa, paliwa już mało. Ale pan. To jest ten sprzęt. To jest to, to jest CBR-ka. Ej, ja na stojący też się muszę zacząć zaraz uczyć. O, człowieku. Ej, ogólnie ten, paliwa zajebista. Już jest mało, jak jedziesz na kole i czasami jak opadniesz i może zgasną, to już wachy jest mało. Tak, jest, no dokładnie, dokładnie. Z moją to samo było, że jak już leciałem gdzieś tam na kole i za długo i nie miała no. Paliwa, to gasła. Ale człowieku. Brecha. Ale na stojący, ale miszka pasuje ci, to jak jeździ jak kiedyś, nie? Co mówisz? Co? Mówię 15 minut jazdy i jeżdżę jak kiedyś.
Co nie, tak aby z pół godzinki by motor wyczuł dobrze. No, ale ty, ale to jest to ja pamiętam to, nie? To jest ten sprzęt. Miałem taką przecież, kurde. Tu noga na pego, człowieku, cyki se lecisz, nie? Podoba mi się ten sprzęt, naprawdę jest zajebisty. Motyw jest taki, że tam bardzo mało benzyny jest. Nie ma gaśnie, mi też zgasło tam, co nie? No tam mi zgasła, tobie gaśnie, to już jest lipa. Jedziemy do mnie, może jakieś krople znajdę, co? Może ja znajdę u siebie jakieś krople. No to dawaj do siebie. No. Schowaj ją tutaj, bo u mnie DRZ-a na pace. DRZ-ę od razu zrzucimy tobie jak coś, żebyś później ją umyć tam gdzieś na myjni. O ja. Rescue robione. Maciek zalewa ważkę. Ale to już pewnie wiesz, nie zaciągało. Co to, trójka? Może to truja była? Czy on dwóje podnosił lekko? Aj, fajnie to wygląda. No, jeszcze w zbroi wariacik śmiga, jak taki stunter trochę wygląda teraz. Ale upierdolono od dołu. Następny odcinek, jak macie lato DRZ-u na kole, piszcie w komentarzach. Oho, co robi? Patrzcie, stopala będzie robił. Mogę się złożyć. Obroty trzeba większe. No, jak do stopala, to większe obroty. Tam mi prawie zgasła. Tam ty, miałem no, wcześniej większe obroty. Tu się da normalnie tak jak kurde na mojej, nie? No. Jakby, wiesz, mógłbym ją jeszcze przyciągać, dalej jechać i tak dalej, ale na GoPro to i tak nie ma sensu, bo nie widać. Dawaj, Michael, może z kasku coś nagram, jak na koło dam, co? No to dobra, dam ci kask, nagle z kasku, później ja nagram z kasku. Fajny odcinek nawet, no kurde, dla mnie to się podoba, bo takie stare czasy wracają. Jak takimi mini sprzętami właśnie, wiesz. No. Kurde, no w sumie stare czasy, patrz, ja pierdziałem tymi skuterami, nie? Ale chodzi o samą CBR-kę. To tego się nie da opisać tak łatwo słowami, nie? To trzeba przeżyć, kurwa, wszystko. Słaba bateria już czerwona. Powiedziałem, nie da się tego łatwo tego pisać słowami, bo to chodzi o to, że to był początek ze stuntem u mnie. I naprawdę duże, ciekawe akrobacje robiłem na takim sprzęcie. Surprise, motherfucker! Dobrze, no drwinie musi stawać. No to właśnie wiesz, że o tym pomyślałem, ale ty kurwa myślisz zawsze tak samo. Pomyślałem o drabinie, człowieku, na drabinkę sobie stanąć. Lata spaliłem.
Zaraz będzie koniec nagrywek, jak tak będzie padało. Mam nadzieję, że obiektyw będzie czysty, ale pójdę samochód sobie robić. Zamek mam do zrobienia w tym samochodzie, bo się zaciął. Siedząco, jak pan chcesz. Ty, nagrasz mi telefonem jeszcze? Nagrasz mi rolkę telefonem? Ostatni w tej z powrotem i ci daję ją. Dobra, teraz rolka na Instagramka. Zapraszam, macie link w opisie. Tak średnio bym powiedział, no biedy można wrzucić, ale poprawię to teraz na stojąco. Wystarczy. Będziemy kończyć ten materiał, bo trochę pada. Fajnie chwilę, tylko żeby nagrywać. Dobra wariaty, no taki krótki odcineczek, wydaje mi się, że powinno wam się podobać. Coś innego trochę tak, no CBR-kę też chcieliście, gdzieś tam pisaliście w komentarzach. Zastanawiam się nad kupnią takiego sprzętu, takie mini moto, fajny sprzęt. Fajna zabawa, kurde. No stare wspomnienia takie wracają, tak? Początki tego wszystkiego, co się zaczynało tutaj dziać jeszcze na poprzednim kanale moim właśnie, to była ta CBR-ka. Znaczy nie konkretnie ta, podobna. No i wbijajcie na Instagramkę, do którego macie link w opisie. Maciek będzie szlifował swoją jazdę, ja też będę szlifował, bo tu trzeba jeszcze parę takich no poprawek narzucić, no nie? No jak? No. Trzymajcie się, miłego kurczę dzionka i elo.